Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Witamy bardzo serdecznie na uroczystości wręczenia Nagrody Literackiej Czterech Kolumn. Po mojej lewej stronie Paulina Słowacz-Białek. Po mojej prawej stronie Ireneusz Stałem. Postaramy się przeprowadzić tę uroczystość. I teraz jeszcze takie pytanie, czy lepiej jak mówimy przez mikrofon, czy bez mikrofonu też słychać? Przez mikrofon. Przez mikrofon lepiej. Dobrze. Zanim przejdziemy do właściwej części uroczystości, krótkie wprowadzenie artystyczne. Krzysztof Keller, Msza o czwartej. Nie dzwonią jeszcze, od północy idą chmury i słychać pomruki. Gdzieś za górą czai się już wiatr, ale teraz jeszcze słońce powstrzymało blask i tak trwa, jakby to miało się dziać dłużej niż ma. Jeszcze jest czas, ale stare kobiety wychodzą na drogę i idą do kościoła. Msza o czwartej, jak wypełnienie drugiej połówki niedzieli ołowiem samotnej modlitwy. Jeszcze jest czas. Ale stare kobiety już wychodzą na drogę. Nie wieje jeszcze wiatr, a na asfalt naciera rozpaczliwie słońce, jakby ostatni raz. I wciąż jeszcze jest czas. Bo msza jest o czwartej i nic nie musi się stać wyjątkowego. Stare kobiety zapełniają popołudnie wyjściem na mszę. Tę niedzielną telenowelę, którą grają od 2000 lat. I będą grać. Tyle, ile trzeba, a ile lat. Jest go tyle, że można wyjść i spokojnie kuśtyk, kuśtyk do drzwi, nim wiatr, nim deszcz, nim grom, zdążyć, przed, dojść, doczłapać. Odrywająca się tapeta, nadłamane drzwi, piec, rodzinne zdjęcia, koronki, makaty, krakowiaki w oknach i przekręcanie zamków, cyk-cyryk, jakby usuwały się spod lawiny, unikały kataklizmu, umykały powodzi, na chybotliwych łódkach wpływały z wąskich stróżek do szerokiej rzeki. Och, gwałtownie się przeleje przez brzegi i zatopi drogi, po kolana, po pas, żywioł i niesione prądem całe drzewa, śmieci, jakieś wypłukane przez kataklizm schowki, za drewnutnią, kolorowe magazyny, sporo nagich kobiet, strzępy, co ukryte, to jawne, to stracone. Trzęsienie ziemi, powódź, powietrzna zaraza. I obroń nas, obroń nas, obroń nas od... Zachowaj nas, umieść nas w swoim zanadrzu, w zarękawkach, mówkach, ukryj nas głęboko. Niech oczy nasze, przerażone, nie wodzą po spęknieniach na szpitalnej ścianie. Niech nie budzi nas trzask wiader w porze karmienia. Niech nie osłania nas strach o to, co może się stać. Niech nie stanie się nic, co by miało skręcić naszego życia kark. Niech nie zdarzy się nic, jeśli może nic, nic, nic. Abyśmy się już nie lękali. Aby nas nie karmił strach. A wtedy zapytał się mnie, czy widziałem, jak się obsuwa ziemia. Więc tak, mu powiedziałem, że tak, tak. Widziałem, jak pękły fundamenty i na nic się zdało, że kobiety z krzykiem biegały i że najpierw ruszyła ziemia, potem rozszedł się dach i to, co ukryte, ach, zacieki nad piecem i ślady naszych igraszek z żoną, ślad jej stopy na ścianie, taki tam nasz znak. Stało się jawne i widziałeś nas tam, jakby nagich, odkrytych, wydanych już, ale deszcz otoczył nas kołdrą i byliśmy wewnątrz, na zawsze, znowu już. I to mówiłem mu, ale nie do końca, bo słyszałem trzask, a potem huk, jakby obsuwała się ziemia. Pomyślałem, koniec, no to ładnie. I widziałem ten dach, krach, zwyczajny krach. Było trochę odskładane i było już przygotowane.
jak w ręku los. Widziałeś nas, twoich, wydanych, obdartych, nagle poddanych. Nawet gdy nie przyjdzie burza, czekaj na grzmot, na grom. Starałam się zdążyć. Córka przyjechała z miasta, a jej pociąg zakrył stukot gromów, a jej stukanie do drzwi pierwsze krople. Zerwałyśmy kilka kwiatów, lewkonie, gławatki i te, co rosną koło studni, malwy czerwone, i z nimi poszłyśmy, Ave Maria, do kościoła niosąc kwiaty. Stella Maris, a potem na grób, o jasna gwiazdo morska, o porcie tonących. Fala przed nami weszła przez próg. A jeśli nic już, to chociaż i świersze, i muchy, bo cokolwiek się stanie, to i tak niewiele pozostanie. Zmowy, strzępy, zdania, urwane, wcale nie te układane podług prawideł, ale przypadkowe, wyrwane. Ach, ocalone, ale wcale nie tak, nie te, co miały być ocalone. Te pozostałe jak kamienie, wystające nad nurt, więc nie oczekuj tu, że ma się spełnić jakaś gra, czy los, czy fatum. Nic się nie stanie, wszystko się stanie. Cokolwiek się stanie, będzie jak darowane. Nie to, co chciane, nieposkładane, porozwalane, czy przegrane. Do czwartej jeszcze szmat, jeszcze masz czas. Krzysztof Czacharowski, Altana lata. Wizyta z dziadkiem u siostry, która jest jędza, ale pięknie mieszka. Dom jak mały pałac. Pierwszy raz siedzę, fotel z wikliny. Kanapa w barwne poduszki cała też ma jakiś inny, nowy wymiar. Owoce na kryształowej paterze? Nie wiem, czy mogę się poczęstować. Słońce chłoszcze powietrze upałem. Ogród, że daj Boże, pachnie niebywale. Cały tu z dziadkiem jestem. Szczęście byłoby pełne, gdyby tak bez niej. Rozmowa jest dość ożywiona, o wszystkim i niczym zapewne. Nowy świat patrzę z czystą uwagą. Teraz myśl idzie pod inne niebo, w przestrzeni zgoła innej altany, w światło bytu przemienionego. Zawsze chłopiec. To było miejsce spacerów, choć nie tylko. Trakt miejski nad jeziorem, może najpiękniejszy. Archipelag ówczesnego świata. Przecięliśmy się spojrzeniami, lub może tylko ja. Zawisłem na niej okiem całym. Tak. Mogę mieć nawet pewność, że zostałem niezauważony. Po prawie pół wieku, jakież to może mieć znaczenie? Dla niej, która pod jakim teraz obłokiem ziemskiego koloru czy w wiekuistej purpurze nieba? Jest tylko sylwetka. No, może ciemna cera, barwna sukienka. Pewność, że była piękna z kimś dorosłym za rękę w stronę czerwonego spichlerza, którego nigdy nie zdołałem poznać, a który był jak mroczna warownia. Kwiat miał na imię Marta. Na pewno było lato, a ona ze światła. Są konie i są sanie także. Wznosimy się, płyniemy wysoko, a nasze zimowe słońce blisko ziemi całkiem.
Na saniach jestem z dziadkiem, a dziadek jak kolumna zasłaniająca horyzont zimna. Kto wie, może to najwyższy krąg przeżyć, których dziecko może doświadczyć, albowiem nawet latem w świątyni światła jednostajna jest harmonia doznań. Tymczasem wulkan czystej pary pod niebo, pieniądze się zady, godne natychmiastowej kontemplacji. Oddychamy powietrzem, które zewsząd bierze początek i nigdzie się nie kończy już agrafka wieczoru w oku. Drzewa jako ciemne teraz słupy jedynego bytu, a tak by się chciało powrót w nieskończoność odwlekać. Z dziadkiem pod niebiosa unosić się jak sam anioł, skór cielęcych i skór innych na nogach przestwór, kożuch dziadka jak pochodnia radosnego istnienia. Wkrótce staniemy w niepojętym źródle światła. Z pieca będzie ten cały, prosty, ciepła wszechświat. Wpierw pójdą stopy, ustawiczne lody, potem dłonie, łączące nas z innymi komunią radości i cierpienia. Babcia poda herbatę, a herbata stanie się jak święty olej życia. Będziemy niczym śniegi tajać i tajania nie będzie końca. Zimę trudno lubić, zwłaszcza temu, kto na świat przychodzi w lipcu. Z dziadkiem tam byłem, w czystym stanie dziecięcego serca. Niechaj dobry Bóg, przecież nie może być inny, ponownie da mu konie, ale już takie świetliste, żeby mógł przemierzać raj nad rajem.